Znalazł. Mamy. Co mamy, Seba? Wieniec jelenia. Mamy wieniec jelenia. Taki chyba wieniec, jak Seba ma. Jak Seba ma na klacie. Mamy 12 i 14. Co żeśmy pierwsze znaleźli? To jest miednica i kręgosłup. Tak, pierwsza była łopatka na górze, potem miednica, to wszystko są, jak to się mówi? Wrażenia wielkie, nie? Olbrzymie. I co? Zeszliśmy do potoku i po 3 minutach poszukiwania ten młody człowiek znalazł, leży tam po drugiej stronie kamery. Mamy tylko 16%, więc nagramy. Kontynuując, bo urwała nas bateria, młody człowiek to zrobił. Zobaczył właśnie z tych krzaków. Zobaczyłeś co, Seba? Wieniec. Leży tam, ale wieniec zobaczycie na końcu. Tam za mną. Tam. To, co zobaczyliśmy z drogi, Seba. Czyli zobaczyliśmy miednicę. Tak, zobaczyliśmy miednicę. I tak, z kawałkiem kręgosłupa. A po wielkości łopatki wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z wielkim zwierzem. Jak na nasze realia, to jest chyba największy wieniec, jaki żeśmy znaleźli? No. Tak, no, największy nasz wieniec. Który dziś jest czerwiec, Misiek? Czwarty. Dziś jest czwarty, 5 czerwca i da się jeszcze coś podnieść w lesie, więc coś. Sebek powiedział, że mamy ograć 1:1 wszystkie kości. I właśnie za to się... A propos matematyki i piątki z matmy, którą Sebek dostał na koniec roku, pokażemy wam wszystkie kości, a my dalej nie możemy wyjść z wrażenia. Więc co, Seba? Lecimy, nagrywamy, nie? Tak, pyk. Tu mamy co, Sebek? Kręgosłup? A patrz, jest objedzony kręgosłup, nie? Tu kolejne, ja ci będę pokazywał, bo są rozrzucone po całym kółku. Tutaj mamy żeberko. Tu mamy. Tutaj co tutaj mamy, Misiek? Nie wiem. O, tu mamy kręgosłup. Tu mamy kolejny. Teraz, Misiek, ty się zatrzym, a to... Wracam. Tak, a propos. Tutaj mamy żeberka. Żeberka. Tak nam się wydaje. Żeberka. Chodź, co tam tu mamy? O. Żeby nie pokazać wieńca, bo to niespodzianka tak na koniec. Teraz skaczemy, Misiek? No. To bądź ostrożny. Jak padniesz po jajka tam, to ja wtedy nie skaczę. Nie. Daj kamerę, żeby nie. Dobra, super. Nagram to kręgosłup. No, tu nagrywaj. Ale wszystko jak grywa. I właśnie, widzisz mnie tam, Misiek? No. I właśnie to, właśnie ten kawałek, co leży tutaj, zauważyliśmy tam, Misio, pokaż do góry. Właśnie tak, tamten. Jak znaleźliśmy to, ten fragment, tam z góry, to wiedzieliśmy, że tu jest leży jeleń, a nie sarynka. Ale baliśmy się o tym, że to będzie łaniora, nie? I będziemy mieć wielką czachę, ale... Ale piękne, nie? No, patrzymaj teraz. O, tu jest, tu nie zauważyłem. Wow, ale tu jest piękny kawałek. Zaraz to musimy pofotografować dobrze. Wszystko po kolei, 1:1 skali. Ale to ciężkie. Ciężki, patrz jaki kawałek. Idąc, to już mamy... Żuchwę. Taka bycza żuchwa. Kawał żuchwy, tu Sebek. Kawał żuchwy. I kawał żuchwy. Większa niż moja. Także... Żeby nie było widać wieńca. Tutaj. O, tutaj mamy żebra. Mamy żeberka i Sebka buty. O, tutaj kolejny fragment. Patrz, jak jest piękny żółb gryzany. No. Prześliczny, nie? Jeszcze na nim żerują jakieś robaczki. Jakieś robaczki. I pokażemy wam, w jakich okolicznościach przyrody znalezienie. Widać, Misiek, nic się nie bój. Nie, bo to jest niespodzianka. No i co? Będziemy pokazywać, jak go podniesiesz, czy... No. Czy go pokażemy tak jeszcze? I tak. Dobra. W jednym. Więc co? Teraz ja zakrywam. I pną! Mamy go. Patrzcie, jaki jest śliczny. Tej zieleni. Powiedz coś. Jakie wrażenia? No, bardzo duże. No i tam patrz, w obiektyw. Tak ciągle. Po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, tak jak zawsze. Wybraliśmy się do lasu na krótką wycieczkę, żeby zobaczyć, w których miejscach są jelenie, żeby je potem szukać na rykowisku. I co? Jest. I jest, ale wiedzieliśmy o tym, że ten potok zejdziemy cały, wzdłuż, wszerz i w poprzek, ponieważ przez całą zimę obserwowaliśmy tutaj ponad 140 łani i kilkanaście jeleni. A to z całą dziesiątkę, bo akurat zeszliśmy tak po prostu z drogi leśnej, tak. Tak, żeby... Bo widzieliśmy zespałowane drzewo, potem zafiliśmy na łopatkę. A kto je znalazł? Ja. Właśnie Misiek znalazł spałowane drzewo,
ale widzieliśmy tą skarpę już z daleka i ona nam obiecywała to, że coś tutaj fajnego będzie, nie? To się nagrywa, tylko że już nie, nie, nie będzie widać. Tak, bo ja nie widzę i już będziesz widziała, ja tu zrobię parę fotek, nie? No i co, Misio? Szczęśliwy wujek. Dobra, teraz Misiek, tak żeby... Dobra. Bo to będzie śmierdziało. Bo to jest wielka chwila. I Misiek, który będzie podnosił porozę. Śmierdzi? Nie, ale się boję. Nie, nie. Bo tutaj zaraz mnie naciągało. Myślisz? Będzie na filmie, jak się naciągasz? Tak. O, ale śliczny. Ale Misiek, myślisz, że to nie jest ten, który stał przy słupach wysokiego napięcia? Ale gdzie? To nie jest ten byk? No ale przy... Przy słupach wysokiego napięcia, który on nam w zimie tak pięknie pozował? No ale... A nie, bo to był szóstaczek. Jak go wyobliczyłem ze zdjęcia, to był szóstak. Szóstak? Mamusz? Dobra, wolę nie patrzeć. Ale takie ciemne, fajne poroże ma. Ciemne, nie? Zawsze one mają to jasne, a ten ma... Ten ma ciemne. Ma tak fajnie obgryzione przez myszki. No i co mi się powiesz więcej? Nie wiem, no. Mega, nie? Brak słów. A jeleń pewnie biegł stąd, jak tak, na nasze rozumowanie. Tak, opowiadaj o tym, stary, ucz się, super. Bo fajny film z tego zrobimy. Ale żebra miał sobie fajne. Co miał? Żebra miał fajne. A, nie kawałby to był. Ale teraz będziesz miał zadanie. No. A pokaż wujka. O, Sebek będzie miał teraz zadanie, że jak będzie się nudził w tygodniu, to znajdzie na naszych zdjęciach tych wszystkich zwierzaków, które tutaj chodziły, przez zimę tego byka, który jest tutaj. Myślę, że to nie będzie trudne zadanie, nie? Ale Wolski, bo takich... żeby on się nagrywał, chodzicie w tym stadzie na... Tak, w naszym tam? Stadzie, tam. Dokładnie. No nie powiem gdzie, no to no. Tam wiesz gdzie. Dokładnie. No poczekaj, bo się włącza. Wolę jak jestem. O. To, ale tam gonił największy, to tam był dziesiątek. Albo może. A ten, którego widzieliśmy na samym dole, stary? Co to nam to uciekł do krzaków? Tak, ten chłop ma go tam na tej. Ale, a ten, który nam wlazł do krzaków? Tam, gdzie wilk? A, no. No, pamiętasz, że on nam tam uciekł do krzaków? Taki był no. Srebrny z boku. Taki stary? To jest szansa, że to mamy z nim do czynienia, nie? No. Ale tak chyba głupio nagrałem, bo tak... Nie, dlaczego? Nie potrafię tak wolno wszystkiego teraz zgrać. Absolutnie, tym się nie przejmuj, nic.